kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek, słuchajcie, będzie o nowościach. Ja mam dwie nowości, przychodzę z takimi nietypowymi zapachami. Kto mnie zna i kto jest często na moim kanale, to wie, że ja zapałam wielką miłością do specyficznej tutaj marki, a mianowicie Erin. To jest Erin, jest i należy do Estée Lauder, natomiast jest ona tutaj wnuczką Estée Lauder i zapragnęła mieć też swoją jakąś całkiem udział i część w marce. Ale słuchajcie, ona jest w ogóle interior designer, a projektantką tutaj wnętrz, natomiast ona robi przepiękne akcesoria i przepiękne perfumy, które mają to do siebie, że można je lajerować. Dzisiaj zapraszam Was w taką podróż z dwoma nowymi zapachami, które są. Jeden jest wyszedł w zeszłym roku, drugi jest chyba dostępny tylko na jej stronie, indziej niegdzie i w butikach, ale który jest tak przepiękny, że chcę Wam dzisiaj przedstawić, także koniecznie zostańcie ze mną, jeżeli lubicie takie nietypowe zapachy. Dzisiejszy odcinek będzie właśnie tu o Erin, a więc jak wspomniałam, to jest wnuczka Estée Lauder i ona stworzyła swoją własną firmę, którą, słuchajcie, postanowiła jakby rozszerzyć swoją działalność także na Europę. Ona ma swój butik tutaj w Nowym Jorku i w kilku sklepach jest również tu w Londynie. Mam nadzieję, że też jest w Polsce. Ona ma bardzo unikatowe zapachy. Dzisiaj chciałam przedstawić dwa zapachy, które nie mogę się doczekać, żeby Wam pokazać i tutaj jakby zaprogramować Was na te zapachy. Też one są przepiękne. Jeden był lansowany w zeszłym roku i się nazywa Cedar Violet. Ja już sobie to otworzyłam, przepraszam, ale nie mogłam się doczekać. A dostałam dopiero tą paczkę z tym zamówieniem i właśnie chcę Wam pokazać. Przepiękne buteleczki, właśnie tak jak powiedziałam, ona jest projektantką wnętrz, więc ma przepiękne rzeczy, akcesoria, biżuterię i słuchajcie, no przepiękne rzeczy takie z właśnie z szlachetnymi kamieniami, bo te wszystkie perfumy to mają nawet takie patery do ciasta, czy takie podstawki do kawy, do filiżanek, mają przepiękny taki design. Coś przepięknego, naprawdę, zajrzyjcie do jej sklepu. Ja ją cenię bardzo jako kobietę, ona jest bardzo taka, nie wiem jak to opisać, brakuje mi tu słowa, ale taka bardzo przystępna i kobieta z głową, ale bardzo przesympatyczna kobieta. Pierwszy zapach, który był lansowany w zeszłym roku, tylko w limitowanych takich ilościach w sklepie, to jest Cedar Violet. To Cedar Violet był taką inspiracją, że ona zawsze inspiruje się naturą i po prostu bardzo jej się podobała, kiedy spacerowała tutaj koło Nowego Jorku, widziała też te wzgórza, te zmieniające się liście właśnie na drzewie i to było taką inspiracją. A miała też tu na myśli taki skąpany w słońcu piękny las i ten zapach jest taki właśnie przypominający nam ten spacer późną jesienią albo wczesną jesienią, bo on jest taki jesienny, no taki zapach drzewny. Ja sobie już go psiknęłam. Pierwsza nuta to jest naprawdę, przypomina mi jakiś inny, słuchajcie, zapach i ja się gorąco zastanawiam, co to jest, ale niestety. Są to liście fijołka oczywiście, jest tutaj nuta tego drzewa cedrowego bardzo wyraźna. Jest on taki właśnie drzewny, ziemisty trochę. No i jest też bursztyn. On jest taki okrągły, bursztynowy, ale bardzo drzewny. Słuchajcie, mi od razu przychodzi właśnie ten spacer w lesie, takim zagęszczonym lesie, gdzie szeleszczą te liście i jest słońce i po prostu sobie spacerujemy i czujemy tą ziemistość właśnie. On jest drzewny, bardzo drzewny i ziemisty, słuchajcie. Niezwykle ziemisty, bym powiedziała. A mam nadzieję, że on jest do dostania właśnie u Was też. Bo one są, tak jak Wam wspomniałam tutaj w niektórych odcinkach o Erin, że te zapachy komponujemy według własnego gustu, możemy dodawać inny zapach, mieszać dowolnie, personalizować i taki zapach właśnie powstaje. Koniecznie, w ogóle te butelki są przepiękne z tymi różnymi korkami. Ten jest akurat zielony, ona inspiruje się przez takie kamienie półszlachetne i szlachetne. Mnie to się bardzo osobiście podoba.
albo fajnie mieć je wszystkie na toaletce. I tak jak mówię, ja bardzo lubię te jej sugestie. Jest bardzo przyziemną osobą, taką właśnie, która mimo tego całego wkładu w kompanii właśnie w Estée Lauder i tu no, jakiegoś tam majątku, jest bardzo taką osobą stąpającą twardo po ziemi i przemiłą. Ale teraz abstrahuję, przechodzę do drugiego zapachu. Następnym zapachem, który właśnie z Erin chcę Wam tu przedstawić, jest, nie mogę się aż doczekać, to jest właśnie Ambre Noir w takim atłasowym, pięknym opakowaniu, bogatym. I to jest, jest to część właśnie takiej Premier Collection, czyli takiej unikatowej, która jest tylko dostępna w bardzo niewielu sklepach, ale jest przecudna. Ja Wam kiedyś przedstawiałam Rose de Grasse, który należy właśnie do tej kolekcji. Tu piękny bilecik omawiający te perfumy, więc jest to przygoda, pełna przygoda, przygoda pełna romansu, intrygującego ambret. Ambret to jest ambreta piżmowa, czyli piżmo ambretowe, przepraszam, które jest pozyskiwane ze specjalnych roślin, słuchajcie, żeby tu po prostu nie wyzyskiwać zwierząt. Jest to zapach taki bardzo uwodzący, z frezją, z kwiatem pomarańczy, słuchajcie, z jaśminem, z białymi kwiatami. Jest też wanilia burgońska, bardzo ciekawe, i drzewo cedrowe, zakończone ambroksem, czyli takimi żywicznymi nutami. Przepiękna buteleczka, słuchajcie, coś przepięknego. Jest cała złota, czyli tak jak powiedziałam Wam, ta kolekcja Premier, ona jest troszeczkę inna, już nie ma tych kamieni szlachetnych, tylko właśnie takie ala złote z takimi wiązaniami tutaj, już sobie psiknę. Pierwsza nuta, słuchajcie, bardzo żywiczna, bardzo orientalna, bardzo konkretna, gdzieś tam ta świeżość tego cedru. Zaraz wiem, że zrobi się taki orzechowy, bo to piżmo ambrowe jest bardzo takie orzechowe, słuchajcie, właśnie ta ambreta. Ja zapomniałam, z jakich to właśnie się roślinki robi, ale ona jest taka orzechowa właśnie. Coś orientalnego, słodkiego, gdzieś tam wychodzi ta piękna wanilia burbońska, która otula. Jest to taki właśnie zapach bardzo otulający, bardzo luksusowy, bardzo pełen splendoru i taki ukłon w stronę właśnie kobiety, która czego wie, czego chce. No, przepięknie orientalny. Słuchajcie, taki bardzo mi się podoba. Później wychodzi taka nuta orzechowa, ale ta wanilia burgońska jest taka świetnie skomponowana. Ona jest oczywiście słodka, ale gdzieś te nuty tutaj, te żywiczne, które są na początku, znikają i pojawia się właśnie ten kwiat pomarańczy, czy nawet ta frezja. Przepiękny, ale wiecie co? Przypomina mi taką smolistość też gdzieś. Taki właśnie, jak czasem palimy ogień, gdzieś jest taka nutka tego ognia, którą ja osobiście lubię, to właśnie gdzieś tam się utrzymuje. Także koniecznie sprawdźcie ten zapach, on jest bardzo, bardzo nietypowy. W ogóle całe te kolekcje Premier są niesamowite i w ogóle przepiękne opakowania, takie bardzo kosztowne, bardzo takie, aż się chce postawić na toaletkę, pełne bogactwa. Także Wam gorąco polecam. Ja się bardzo cieszę z tego zapachu, bo tak samo jak Wam pokazywałam tą tuberozową wersję, jest coś pięknego, warto je mieć w swojej kolekcji, albo nawet zapoznać się z nimi, iść gdzieś do sklepiku czy butiku tutaj, gdzie mają te zapachy, i koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się podoba, czy Cedar Violet, czy właśnie Ambre de Noir, czyli taka właśnie nocna, konkretne ujęcie nas wieczorową porą. No bardzo mi się podoba to zaokrąglenie, słuchajcie, później takie właśnie palone i gdzieś tam tego bourbonu, tej wanilii, gdzieś tam przesmyk kwiatów, coś niesamowitego. Także koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, kto zapomniał, albo kto jest nowy, a lubi mnie oglądać, no i lajkujcie i koniecznie piszcie komentarze, ja zawsze, zawsze je czytam i prędzej czy później na nie odpowiem na pewno. Życząc Wam miłego dnia, do zobaczenia, pa, pa.